Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym Mago, z którego już bardzo długo nie było odcinka. Ja tak naprawdę też tutaj za wiele nie robiłem, tylko wchodziłem, przeklikiwałem mawkę, takie codzienne czynności i wychodziłem, więc jakby no za wiele się tu nie zmieniło, chociaż mimo wszystko zobaczcie, że trochę rzeczy mam dla was zapisanych, coś tam poubijaliśmy, jakieś tam środowiska porobiliśmy, więc będzie co pokazywać. Oprócz tego będę planował dzisiaj sobie zamknąć wieżę, dlatego że już powinniśmy to zrobić dawno, ale ja specjalnie czekałem po to, żeby po prostu pokazać wam na odcinku, więc nie klikałem tego wcześniej, mimo że powinienem, bo był event, był gold, więc zawsze te w tym momencie 2% jeszcze tak naprawdę zawsze to nam by pomogło, jeżeli chodzi właśnie o awkę, no ale poczekałem na odcinek. No i co, myślę, że portal zamkniemy. Jeżeli chodzi o pozostałe lochy, no to za wiele tu nie zrobimy, więc totalnie nie ma sensu nic klikać oprócz tej wieży i dzisiaj może pierwszy raz na tym magu zrobimy sobie legendarny loszek, bo jeszcze tego loszku nie robiłem. Zanim jednak przejdziemy do odcinka, chciałbym zaprosić was na stronę eneba.com, która w swojej ofercie ma gry, karty podarunkowe do ładowania i wiele, wiele więcej. Eneba ma to do siebie, że posiadają live chat, czyli tak zwany support na żywo 24/7. Jeżeli byście mieli problem ze swoim kluczem, który zakupiliście na ich stronie albo coś takiego, to możecie od razu do nich napisać i od razu będą rozwiązywać wasz problem. Zachęcam do skorzystania z linków w opisie, macie tam link do gierek, macie link do kart podarunkowych, zachęcam do skorzystania z oferty. Możecie również założyć sobie konto z mojego reflinka, dostaniecie 1 euro na start, czyli w tym momencie to jest około 4,50. No i również posiadam swój kod rabatowy Neutral, który daje wam 3% zniżki. Mogę wam zaprezentować, jak to działa. Na przykład wejdziemy sobie tutaj w Battlefielda 4, klikamy kup teraz. No i jak widzicie, mamy wiele metod płatności. No i pytają nas, czy mamy kodzik rabatowy. Wpisujemy Neutral i powinniśmy dostać właśnie 3% zniżki. Więc uważam, że jest to fajny deal, fajna opcja. No i naprawdę warto. I zobaczymy, co tam nam poleci i tak dalej, nie? Więc dobra, chyba zaczynamy przede wszystkim od portalu tutaj. Oczywiście to, co mam wam tam do pokazania, to wam pokażę później. No niestety portalu się nie udało pokonać, szkoda. Nie zapisujemy tej walki, nie ma sensu. Co tu się w ogóle pozmieniało, zanim zaczniemy klikać tą wieżę? No to tak, przede wszystkim twierdza stanęła 15, salkę już mamy 14. Teraz będzie event w ogóle, jeżeli ktoś nie wie, od piątku do poniedziałku, więc 4 dni będzie event dusz, będzie event twierdzy, między innymi coś tam chyba jeszcze, chyba gold. Więc teraz już na pewno ta salka 15 nam siądzie, także myślę, że maksymalnie w piątek. No i co więcej, aurę w tym momencie mamy 11, dokładnie wczoraj żeśmy sobie ją wbili. Jeżeli chodzi o tutaj podziemia, no to jest lipa. Jest lipa dlatego, że dopiero nam się trener buduje na 12. Tu mamy serce i traktor po 12. Nie przewidziałem, że na tym serwerze przez od samego startu tego serwera, czyli jakoś chyba od połowy kwietnia, był tylko jeden, o ile dobrze pamiętam, event z duszami. Teraz będzie drugi chyba w ten weekend właśnie. W sensie na pewno będzie, ale nie wiem, czy drugi, czy trzeci. Chyba drugi na tym serwerze. Także no to podziemie bardzo powolutku się rozbija, co za tym idzie, nasze pupile cierpią, dlatego że tutaj oko na serce, jak widzicie. No i potrzebujemy, z tego co pamiętam, albo trenera 12, albo chyba potrzebujemy Paladona, żeby ubić tym okiem tutaj właśnie tego Heraldona. No i niestety, no nie mamy jeszcze tego, więc jak widzicie, odkłada się to jedzonek, mamy znowu bardzo dużo do światła, więc tak to po prostu wygląda. No ale myślę, że jak będzie ten event ze zwierzakami, że możemy nakarmić po 9 razy codziennie peta, no to wtedy się to nadrobi, także chociaż tyle. No więc tak, mrok już mamy tutaj, jak widzicie, Jaduna pokonanego na 17 poziomie, to światło widzieliście. Wykijadło już niedługo będzie tak naprawdę mógł zamknąć to środowisko, więc dosłownie kwestia czasu. Możemy złapać Szczerbuna, dzisiaj będę go planował złapać właśnie z awki. Oprócz tego możemy tutaj Rozpira już złapać, już go mamy pokonanego, więc też będę chciał to dzisiaj właśnie zrobić, jak będę robił awkę. No i woda wygląda w sposób następujący. Oczywiście złapaliśmy sobie żółwika, tego żółwika pokonałem siedmiornicą setką, no i tego węża teraz karmimy do setki, aby zamknąć to środowisko. Możemy przy okazji, jak mamy tutaj darmową próbę, to sobie zrobimy. O, dzisiaj jest w ogóle ziemia, okej, no to my tam jutro będziemy już mieli pewnie tą ziemię zamkniętą. Dobiję sobie tak dla świętego spokoju do setki to wykijadło, mimo że nie jest to wcale wymagane. Dobra, więc tak wyglądają nasze tutaj podziemia. Jeżeli chodzi o gildię, w tym momencie spadliśmy na drugie miejsce, na pierwszym są co ciekawe bluzaki, więc tak to wygląda i tutaj jakaś niemiecka gildia, strasznie blisko to jest wszystko, więc jeszcze się to zmienia, można powiedzieć, jeżeli chodzi o ten ranking, no ale gildie są dość podobne. Tu jest średni 2,95, my mamy 2,97, a bluzaki mają jaki? 301, okej, no to oni już przebili 300, no ale mniej więcej te walki są strasznie close, więc wiadomo jak to wygląda, to jest jeszcze początek serwera.
Pupilki wyglądają tak, podziemia tak. No w graczach tutaj spadliśmy dość mocno. Wcześniej już byliśmy tak w top 15, można powiedzieć. Teraz spadliśmy, bo jednak bardzo dużo osób już zaczęło robić ten legendarny lock. Już tu niektórzy mają nawet wszystkie itemki. No a my w tym momencie nie mamy żadnego, bo jeszcze ani razu tego legendarnego locku nie robiłem. Dobra, lecimy do wieży. W ogóle nie powiedziałem na początek. Pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę. 4 minuta, chyba trochę za późno, żebyście pamiętali, ale zostawcie tego kciuka w górę, zostawcie subika z dzwoneczkiem. Będzie mi oczywiście bardzo milutko, jeżeli to zrobicie. No bo wiadomo, kciuki w górę fajne, w dół w sumie też, bo też tam pozycjonują film. Jakiś komentarz możecie zostawić, jak tam wam idzie w legendarnym lochu. No i właśnie, zobaczcie, wieża pokonana, 99 i teraz zostaje nam ostatnia. Jakieś buciki nam dropły dlatego i są bardzo fajne, punkty życia 7%. O, i przy okazji wbiliśmy ponad 90% klasera, więc same można powiedzieć plusy. Tu sobie odzyskamy klejnot, zrobimy cygi. Co my tu w ogóle mamy? Aha, ej, o 13.43 nam się ukończy czar. I to będzie już chyba ostatni czar, tak mi się wydaje. Prawdopodobnie na broń w każdym razie, więc no ta broń nam na razie jej brakuje niestety. Co my tu w ogóle nie mamy zaczarowanego? To nam do awki jest potrzebne, to nam do awki. Też awka, piwko też awka i złoto też awka. Okej, czyli to wszystko mamy zaczarowane na tym seciku. Dobra, więc to jest git. Tutaj mamy całą resztę zaczarowaną. No i dobra, tak to po prostu wygląda. Także na pewno by było łatwiej nagrać ten film później, jak już będzie ten czar na broń, bo najprawdopodobniej to będzie właśnie broń. No ale mniejsza z tym. I tak już powinniśmy, tak jak mówię, tą wieżę zamknąć szybko, więc po prostu myślę, że nie będzie tu raczej większych problemów, tylko po prostu polecimy. No bardzo bym chciał, wiadomo, księgę, czyli tą broń maga, strasznie mi się podoba. No wiadomo, no tutaj kilka tych itemów zdobędziemy, zobaczymy, czy będzie to full set, czy coś. Powiem wam tak szczerze, nie będę was ubijał w bawełnę, bardzo mi się nie chciało na tej postaci grać, dlatego, że już jednak głową jestem przy W50, na którym właśnie planowałem sobie zacząć grać magiem. Mag mi się strasznie podoba, fajne jest to klasa, ten serwer by można powiedzieć taki lekko testowy, biorąc pod uwagę, że no właśnie trochę głupio zrobiłem, w sensie z jednej strony głupio, z drugiej strony mądrze. Głupio dlatego, że wystartowałem na tym serwerze dosłownie dwa serwery przed W50, czyli takim nahypowanym serwerem, to głupota, ale z drugiej strony mądrze, bo potestowałem sobie tego maga, zobaczyłem jego możliwości i tak dalej. Ja tutaj też jakoś bardzo dużo grzybów nie wydawałem na tą postać w porównaniu tam do niektórych innych postaci, więc jakby no spoko, nie? Mam już jakieś porównanie, mam już jakieś doświadczenia, więc teraz na W50 będzie fajnie. Oczywiście wiadomo, ciężko tu będzie, podejrzewam, porównywać te dwa serwery, dlatego że W48 jest łatwym serwerem, w sensie jest takim prostym, strasznie tutaj niewiele tutaj naprawdę trzeba, żeby objąć top 1, wystarczy na jeden weekend epicki, powiedzmy, wydać więcej grzybów i już pokonałeś tam praktycznie wszystkich magów. Oczywiście mówimy tutaj o magach, porównujemy się z magami, więc nie był to jakiś tam, nie jest to jakiś bardzo mocny serwer, gdzie W50, no to tam podejrzewam, że w top 30 mi będzie się ciężko znaleźć przez może nawet pół roku, może coś takiego, no bo jednak sami wiemy, jacy tam gracze planują grać. No ale tak jak mówię, jak już tworzyć takiego maga pod właśnie late game, pod grę na takim fajniejszym, wyższym poziomie, no to chyba jednak lepiej to zrobić na W50 niż na W48, biorąc pod uwagę na przykład W40 Wojownik, gdzie również na początku nie było wcale tak łatwo. No a teraz tam jest bardzo fajna postać, już tam się zbliżamy do 450 poziomu i jest git, więc można powiedzieć, że nie wiem jeszcze, jak to będzie wyglądało. Póki co gram, póki co się staram grać tak, jakbym mógł grać i tak jak mogę. Zobaczcie, jak w ogóle się tu męczymy z tą rozplunką. No klikam ją, dopóki jej nie pokonamy, bo to jest tak naprawdę jedyny loch, który będziemy mogli sobie w tym momencie pokonać. Bo tak jak mówiłem, na inne mamy bardzo małe procenty szans. No a tu liczę jednak, że jakaś tam kunegun, coś tam się uda, no i jednak tą rozplunkę pokonamy, zwłaszcza że poprzedni przeciwnik bardzo łatwo nam padł. Jeżeli chodzi właśnie jeszcze o to W50 i o tego maga, mam dla was w głowie taki fajny evencik, można by powiedzieć. Fajny evencik pod tym względem, że zastanawiam się nad W50 między właśnie magiem a zabójcą. To jest takie moje zastanowienie, powiedzmy, o ile tam będę grał, no ale na 99% będę. Zastanawiam się właśnie między magiem a zabójcą i myślę, że zrobimy sobie taki można powiedzieć, takie coś, od czego będzie zależało oczywiście RNG, w sensie, no wiadomo, od decyzji będzie zależało RNG. Jeżeli jedna rzecz nam się uda zrobić, to na tym właśnie W48 zostaniemy magiem, a tam polecimy sobie zabójcą, a jeżeli nam się nie uda tego zrobić, no to sobie właśnie tego maga tutaj skończymy po prostu grę, zostawimy tam do podziemia, whatever, no i polecimy sobie właśnie magiem na tym W50, ale jak już będzie serwer ogłoszony, jak już będziemy tam mieli na pewno grać i tak dalej, to nagram film, zobaczycie, o co mi chodziło, no ale mam
taki mały, można powiedzieć, mini evencik na film w głowie. Dobra, no klikamy tą rozszplunkę, kurde, ja tutaj trochę nad, można powiedzieć, tempo narzucę większe, no bo liczyłem, że ona padnie szybciej. No jesteśmy na 324 poziomie, magiem raczej tą wieżę powinno się na, w okolicach 320 zamykać, tak mi się coś wydaje, 6 milionów HP, no to jest dosłownie kwestia szczęścia, kwestia tam jakichś uników, to jest oczywiście wojownik, więc to wcale nie jest takie proste, no ale tak jak mówię, kwestia szczęścia, kwestia kilku uników, mogłem sprawdzić od razu szansę na rozszplunkę, sprawdzałem tylko na tego 99 i tam mieliśmy 1,5%, więc no dużo, no a teraz ta rozszplunka, no tak jak mówię, no nie mamy tego trenera za dobrego, już w tym momencie trener powinien być chyba na jakimś 12-13 poziomie, jeżeli oczywiście event dusz byłby normalnie, powiedzmy jak zawsze, no a niestety teraz są one bardzo rzadko, więc ten trener na pewno też utrudnia pokonywanie tych lochów, zwłaszcza, że jesteśmy magiem, no nie oszukujmy się tutaj, pokonywanie tych lochów opiera się głównie na naszych ciosach krytycznych, więc wiadomo jak to wygląda, no ale dobra, no klikamy tą rozszplunkę, zobaczymy jak to pójdzie, no chciałbym już to mieć z głowy, po prostu tą wieżę, chciałbym dostać achievement, chciałbym tam sobie dobić tego klasera, kilka powiedzmy małych procencików, żeby to wiadomo już mieć z głowy i skupić się na innych rzeczach. No bardzo dużo już na nią wydaliśmy grzybów, tak patrzę, zaczynaliśmy chyba mając 3700, teraz mamy 3300, no i nie chce ona paść, no kurde, boli to, nie? Boli to dość mocno, że na tak późnym levelu nie możemy jeszcze tego zrobić, nie mam pojęcia dlaczego, poczekajcie, no tutaj mają w miarę dobre gemiki, jeżeli o to chodzi, już itemki również mają w miarę dobre, powymieniane te nasze pachołki, my mamy 15% runek, oczywiście też nam ostatnio poleciał kolejny duży czarny gemik, już mamy w sumie 3 takie gemy, więc to też jest spoko, no nie mam pojęcia, czemu to tak idzie, tak jak mówię, no powinno to w okolicach właśnie 320 poziomu na tym magu siąść, no a tutaj 324 i nadal są z tym problemy. Aha, nasi pachołkowie w ogóle, jeżeli chodzi o runki, no to też mają oczywiście po 15%, to jest to jak. Barba również ma 15%, runki też nie są złe. 21, 24, 22, więc tragedii nie ma. My mamy u siebie chyba 26, już raczej możemy większą znaleźć. Nawet nie patrzyłem na ten arkusz z runami, jaką konkretnie, ale tą 26 już kilka ładnych dni temu sobie znaleźliśmy, więc myślę, że nie powinno być problemu, żeby znaleźć właśnie lepszą runę i to planuję zrobić właśnie podczas robienia legendarnego lochu, no ale dobra, no klikamy tą rozszplunkę, wszystko mi jedno, nie? Chcę ją po prostu zrobić dzisiaj i tyle, więc tak naprawdę możecie dać znać w komentarzu standardowo, jak tam wam idzie legendarny loszek, jak tam wam idzie na free to play, jak tam wam idzie na waszych postaciach ewentualnie grzybiących. Też ja wam tam zadawałem pytanie, które z perspektywy czasu bardzo mi się głupie wydało, dlatego, że zadałem wam pytanie jak o Shakesa i o Fidgeta, nie? Który to jest, który i tak dalej, gdzie po prostu na logikę mogę wam to w sumie chwilę przerwiemy klikanie, mogę wam to teraz pokazać. Wejdziemy sobie do tego legendarnego lochu. Aha, tutaj musimy chyba chwilę poczekać, bo jak klikamy na ten legendarny loch, to jest właśnie taki lag mały, ale dobra, widzę, że już działa. Klikamy sobie wejdź, no i czy my możemy wejść na mapę miasta? Możemy. I zobaczcie, tutaj na przykład mamy budynek, gdzie widać, że to jest budynek magii, bo mamy taką podkę tutaj, ten, to jest po prostu gabinet magii, nie? Natomiast tutaj mamy zbrojownię, wiadomo, są jakieś siekiery, są jakieś tam inne rzeczy, no i wiadomo, zbrojownia to jest Shakes, natomiast tutaj w gabinecie magii to jest Fidget, to jest mag i jakby to można wziąć na logikę, natomiast, o kurde, czy ja będę mógł wejść teraz do lochu? Mogę, dobra, dobrze. Myślałem, że jak kliknąłem, żeby wejść do tego legendarnego, to nie będę mógł tutaj klikać. Więc to po prostu na logikę, ale też zauważyłem tam jaka bliska próba, kurde. Zauważyłem, że mam takie jakieś dziwne, można by powiedzieć, takie jakieś przebłyski debilizmu. Nie wiem, czy mogę tak ostro powiedzieć, żeby tam nie było nie wiadomo czego, ale tak jak mówię, mam takie przebłyski głupoty po prostu na niektórych odcinkach, że mówię coś, coś robię, zadaję jakieś pytanie, a potem oglądam ten odcinek i sobie myślę, czemu ja coś takiego zrobiłem, coś takiego powiedziałem. Chcę to zmienić, to też jest druga sprawa, chcę to zmienić, dlatego że raczej stawiałem, żeby te moje odcinki zawsze były na tej zasadzie, że po prostu można z nich coś wynieść, można z nich się czegoś nauczyć, a ostatnio zauważyłem, że właśnie głównie przy okazji tego legendarnego lochu robię dużo takich głupich rzeczy, które dopiero jakby zauważam później, albo ktoś zauważa w komentarzach, co jakby no z jednej strony jest git, bo ja ten loch jeszcze wtedy badałem, jak nagrywałem, to były moje w ogóle pierwsze wejścia do tego lochu nowego, więc też nie wiedziałem co i jak i też tego nie nazywałem jako jakiś tam poradnik czy coś, więc żeby też ludzi nie zmylić oczywiście, no ale z drugiej strony raczej moje filmy nie były na takim bezmyślnym wydawaniu grzybów i tam nie myśleniu co się robi i tak dalej, więc chcę po prostu do tego wrócić, bo jednak ten content na takim bezmyślnym wydawaniu grzybów jest troszeczkę podobny do jednego kolegi z tego naszego polskiego YouTube'a,
chyba wszyscy wiemy, o co chodzi, a raczej stroniłbym od tego, żeby się upodabniać do tego typu kontentu właśnie na bazie Shakesa, no bo jednak sami wiecie, że no przykro się aż nieraz ogląda takie odcinki. Każdy wie, o co chodzi, lecimy dalej. No dobra, no już mamy 3130 grzybów, a propos głupiego wydawania grzybów, no już tą rozplunkę, no byliśmy bardzo blisko, żeby ją pokonać kilka razy, jej tam zostało 2 miliony HP, 5-6, no ale w dalszym ciągu nie możemy, no i to jest aż przykre, kurde, bo liczyłem, że tutaj szybko to zrobimy i będziemy mogli sobie polecić do legendarnego lochu, żeby właśnie zrobić pierwszą próbę na tym magu, zobaczyć co i jak, no i też wydałem bardzo dużo na nią grzybów, nie mam totalnie pojęcia, nie wiem czy w ogóle jest sens to robić, może najpierw wejdziemy do tego legendarnego lochu, jakieś tam itemki jeszcze może pozmieniamy, jakąś legendę założymy na siebie, no i wtedy ona szybciej padnie, ale dobra, powiedzmy jeszcze te 80 grzybów do równych 3000, jeżeli się nie uda, no to polecimy sobie dalej, zobaczymy ten legendarny loszek, co nam tam poleci jako pierwsza w ogóle broń, w sensie jako pierwszy itemek legendarny, zobaczymy jak to wyjdzie, no i dalej będziemy lecieć. Więc zobaczymy po prostu, tak jak mówię, jak to mniej więcej będzie wyglądać. 398 level ona ma, no mocny jest ten magnie. Zawsze pamiętam, że z tym ostatnim wieży to były problemy, żeby cokolwiek tutaj podziałać, no ale no, 324 level, no liczyłem, że to będzie już o wiele prostsze aniżeli wcześniej. Okej, udało się ją pokonać, super, mamy to. Zmieściliśmy się w tych na szczęście 3000 grzybów, także to jest jak najbardziej git. Mamy jakąś broń w ogóle dla wojownika, zobaczmy. Musiałem zerknąć na telefon, więc sorry, trochę się tak rozbiłem, z rytmu wybiłem. Plus 44 średnio, ok, więc bardzo dużo tych średnich. Na 3 wszystkie cechy zamiast na 5, więc to jest, no na razie ją może, kurde, nie wiem, czy może ją na razie zostawię, zobaczymy jak to będzie, jeżeli chodzi o ten legendarny loszek. No ale dobra, wieża pokonana, jeszcze ją tu zapiszemy, raszplunka, bardzo dużo grzybów poszło, nie liczę, myślałem, że tak z 300 max na tego ostatniego wydamy, no a tu niestety sami widzieliście jak to wyszło. No i dobra, wchodzimy sobie na szybko do legendarnego lochu, jedno podejście, zobaczymy jak to pójdzie. Jeżeli chodzi o ten legendarny loch, no to przez ostatnie 2 dni bardzo dużo go zrobiłem, wczoraj siedziałem w pracy i robiłem, więc jakby można powiedzieć, że o kurde, klucznik na 5 tym, aha, i tu nam daje za darmo, dobra, to możemy sobie wziąć, oczywiście wziąć mięśniaczka, dużo robiłem, no i tak, udało mi się zrobić na 3 przejścia na wojowniku, jedno miałem takie, taką można powiedzieć bardzo szczęśliwą próbę, gdzie właśnie na te 3 przejścia udało mi się to zrobić, z tym, że nie jest to wcale takie proste, jest to można powiedzieć, że wręcz ciężkie, potrzeba bardzo dużo szczęścia, bardzo taka próba musi być tego, uda nam się jeszcze, okej, bardzo próba musi być szczęśliwa, bardzo nam dużo musi healu wsiąść i tak dalej, więc jakby no ciężko jest to zrobić na 3 przejścia, niektórzy widziałem, że robili nawet na 2, więc no to tym bardziej trzeba mieć ogromnego farta, no ale co zauważyłem? Zauważyłem, że tak, po 50 pokoju lepiej już zacząć klucze wydawać, dlatego, że po 50 pokoju bardzo już dużo zaczynają nam zabierać tutaj nasi przeciwnicy obrażeń. Czasem też warto klucze po prostu wydawać, dlatego że możemy znaleźć jakiegoś buffa i tak dalej, dzięki któremu właśnie, dobra, co tutaj, o, tu akurat debuff, no to chyba szybko się pożegnamy, no i kolejna przegrana. Warto też klucze wydawać, to mi ktoś pisał pod właśnie poprzednim filmem, że ja się troszeczkę bałem tych kluczy wydawać. Warto to robić, dlatego że dzięki temu mamy bardzo fajną okazję do znalezienia właśnie jakichś buffów pokroju tam leczenia, mięśniaczki i tak dalej, i to jest jak najbardziej git. I druga sprawa jest taka, że jeżeli chodzi o właśnie buffy, to oprócz, w ogóle ktoś mi napisał pod poprzednim odcinkiem, że wydałem chyba 80 grzybów na znalezienie mięśniaczka na 8 pokoi, co mnie można powiedzieć, że dość mocno przeraziło, dlatego że 80 grzybów to jest praktycznie prawie, no powiedzmy dwa jakby odnowienia sobie 100% życia, więc no straszna głupota, którą tam zrobiłem, ale właśnie jeżeli chodzi o ten sklep, to kupujemy, zauważyłem, że nie warto szukać mięśniaczka ośmiokrotnego tylko i wyłącznie, warto również szukać tego takiego kciuka w górę na 6 pokoi, dlatego że on nas bardzo dużo leczy i tak naprawdę również możemy walczyć z potworami, one nam dają klucze i dzięki temu odnowienie HP właśnie za tego kciuka do góry, jak nam się trafi, to wam pokażę, praktycznie nam zwraca to HP, które straciliśmy na walce z potworem, więc to jest git. Teraz akurat bez rolowania nam się trafił mięśniaczek, więc go oczywiście bierzemy, no ale mówię, że tutaj zazwyczaj teraz zacząłem nie tylko mięśniaczków szukać, ale również tych kciuków w górę, bo wydaje mi się, że są one dość opłacalne, dobra, no i epiki też nam się na pewno przydadzą tutaj na tym magu.
Więc jakby fajnie będzie je dostawać, no ale dobra, lecimy dalej. Ile mamy kluczy? Już 13, więc git. No nie jest to jakieś bardzo, można powiedzieć, fajne podejście pod tym względem, że buffów praktycznie żadnych nie mamy. Także no to jest lipa. Dobra, 2-2-4 nam zabrali, czyli teraz chyba zginiemy. Okej, mamy jakiś epiczek, więc to jest git. Tu mamy pierścionek z tornada, widzę, że droższy, ale chyba go oleję, no bo i tak będę musiał właśnie te epiki sobie tu kolekcjonować. To w zasadzie możemy zmienić wygląd i od razu rozmontować, bo to i tak już było w kiblu. Więc sobie zrobimy cyk. O, i od razu nam się osiągnięcie ukończ wieże zrobiło, więc to też spoko. Tu mamy broń za 10 baniek, czekamy aż ona będzie do sprzedania, bo 10 baniek no to jest jednak dużo. No i resztę zostawimy, no jeszcze tą broń, z tą bronią muszę pomyśleć co i jak, ale chyba ją wiecie co rozmontujemy, bo na pewno jakaś broń nam jeszcze poleci, nawet zwykła epicka, bardzo dużo epików leci oczywiście z tego legendarnego lochu, więc chyba ją po prostu rozmontujemy. Tu zobaczcie, plus 40 nam daje, czyli już widać jakie my mamy przestarzałe itemy, no ale to czekamy na legendarki. Natomiast jeżeli chodzi o to, to nam daje plus 30, czyli dużo, ale my to chcemy wrzucić do toalety, dostaniemy na siłę coś, no ile nam daje? Plus 35, czyli też dużo i jak najbardziej możemy mu to podmienić. Dobra, więc odzysk klej, no tu robimy cyk, cyk, no i dobra, git. Wiadomo, że jak zdobędziemy już jakieś legendarki, to będziemy mieć też szansę na tutaj znalezienie legendarnych gemów, więc to też jest git. Wiadomo, że ona nie będzie jakaś tam bardzo duża na ten moment, no ale te legendarne gemy też nam na pewno by pomogły, także no tak to po prostu wygląda. Dobra, mamy 45 pokój, zaraz się bijemy z 50 bossem, no i chyba powolutku będę zaczynał już właśnie te klucze zużywać. Tu jeszcze możemy sobie pobić się, dlatego że no tak jak mówię, nie zabierają nam jeszcze zbyt dużo HP ci przeciwnicy. No i teraz mamy kowala jako bossa, mamy paseczek na 3 staty, więc spoko. Łączna odporność 11%, no i dobra, lecimy. No i tu już raczej stronie odbicia się, chociaż widzę, że tu chyba padnę. Dobra, jeszcze nie padłem, okej, udało się w miarę. Czy tam pułapka nas zabije? Chyba nas zabije, ale nie jestem pewien. Ja tutaj na tym magu mam mało HP w porównaniu do innych. Dobra, próbujemy, nie zabiła nas, dobra, git. I mamy mięśniaczka na 4 pokoje, więc też bardzo fajnie. Jeszcze sobie tutaj możemy te klucze pofarmić i mamy od razu klucznika. No i to jest, powiem wam, problem, no ale szukamy, no bo ten klucznik właśnie po 50 pokoju jest kluczowy, można by powiedzieć, dlatego że bardzo tutaj wydaje mi się, że pomaga, żeby właśnie jeszcze troszeczkę sobie kluczy nafarmić, jak kupimy 8 razy mięśniaczka albo te kciuki. To oczywiście mówię o tych kciukach, które tam były na 3 pokoje, natomiast nas interesuje na 6 pokoi. Nie jest wcale tak łatwo znaleźć. Dobra, mam mięśniaczka i czy my chcemy tego mięśniaczka, czy szukać TT? Dobra, bierzemy mięśniaczka, najwyżej jeszcze raz padniemy. Trudno, no i sobie... O nie, nie chciałem uniknąć. Dobra, udało się. Jezu, misklik to był. W ogóle muszę przestać klikać myszką, tylko strzałkami, bo te strzałki są o wiele wygodniejsze, a ja tutaj tą myszką to już często takie miskliki ładuję. Dobra, tu mamy kogoś, ale okej, uda nam się go pokonać, jeszcze dwa mięśniaczki, tutaj cyk, tutaj jeszcze mięśniaczek, dobra, git, polecimy sobie tędy, czy je chcę tego budzić, dobra, obudzę i tak tu prędzej czy później zginiemy, a zawsze jakiś goldzik wpadł, no i okej, zginęliśmy, ile już mamy odrodzeń, drugie, trzecie, czwarte... 4 odrodzenia, dobra, więc nie ma tragedii. No tak właśnie średnia odrodzeń, jak nie ma się szczęścia i tak dalej, to jest mniej więcej, no tak można powiedzieć, 5-6 odrodzeń, coś takiego. I dobra, lecimy sobie teraz tak. No i teraz już używamy kluczy jak leci. Jeszcze jednego klucznika będziemy mieli po drodze tam, chociaż może pójdę tu, dobra, zawsze to kamień. W sumie te surki też nam się przydadzą, żeby tą salkę 15 w końcu tam dobić. No ale okej, lecimy dalej, tutaj mamy cyk. Mamy niestety debuff na klucze, który nas boli, bo teraz nam za każde wejście zabiera 8 kluczy. Przepraszam, razy 2 klucze, czyli po prostu 2 za każde użycie. Tutaj mamy tego, ale możemy go pokonać. Mamy znowu jakiś epiczek, więc jak najbardziej git. No ile, chociaż nie, mam mięśniaka, dobra, to teraz zepsułem. Powinienem oczywiście walczyć z potworami mając mięśniaka. To był misklik. No i właśnie to co mówiłem, tutaj jak widać wyraźnie widzimy, że tutaj jest przejście do gabinetu magii z tą podką, gdzie jest właśnie Fidget, a tutaj jest Shakes. No to strasznie głupie pytanie z mojej strony, przepraszam was za to, ostatnio gdzieś, nie wiem, chaotycznie można powiedzieć, niektóre odcinki nagrywam, nieraz je nagrywam tylko po to, żeby nagrać, bo nie mam za bardzo czasu, pójdziemy sobie do Fidgeta, nie mam za bardzo czasu nieraz, bo jak na przykład tak jak właśnie w ten piątek co wystartował loch, ja byłem do wieczora w pracy, wróciłem, stwierdziłem, że od razu chcę to nagrać i wyszło tak chaotycznie, no i nieraz wychodzą takie głupie pytania z mojej strony. Także za to was oczywiście przepraszam. Dobra, i mamy klucznika. I teraz mamy znowu mięśniaczka na 8.
Ale chyba, czy ja w ogóle go chcę? Mamy 16 kluczy, 80 komnatę. Kurde, no dobra, weźmiemy tego kciuka w górę na 3. Zrobimy coś takiego. Tak jak mówię, opłaca się szukać albo właśnie tego, jeżeli szukacie, albo tego mięśniaczka na 8, albo właśnie tego kciuka w górę, tylko że na 6. I dają nam dzięki temu bardzo dużo. Zobaczcie, że teraz walczymy i praktycznie tyle samo HP nam odnawia ten kciuk, więc no jest bardzo worth, nie? Jest bardzo worth. Dobra, tu zawalczyliśmy z tym. No i dobra, nie mamy HP wystarczająco, żeby pokonać ostatniego bossa. Ale ja tutaj liczę, że jeszcze nam poleci, już ich nie podnoszę, żeby nie ryzykować, że nam poleci jakiś buffik jeszcze fajny. O, mamy jakąś rózgę, zobaczcie, 23% runka, więc słabo, ale plus 50, rozrzucik jak najbardziej fajny. No my liczymy na legendarną, ale dla Magusia jak najbardziej możemy ją sobie podmienić, zobaczcie sami. I teraz wiecie co? Runkę ten ma 21%, ten ma 22%, dobra, to oni nie mają takich tragicznych run. 1% w tom czy w tom chyba nie ma sensu, więc po prostu robimy odzysk, klejnotu, robimy cyk i Maguś ma już fajną broń, więc dobra, można powiedzieć, że jest ok. Lecimy dalej. Tutaj oczywiście używamy klucza. Mamy jakiegoś bufika. O nie, jeszcze trutka. Dobra, no to wygląda na to, że chyba nie zrobimy w tym podejściu, chyba jeszcze raz będziemy musieli. Ja też trochę zacząłem późno wydać klucze, ale to dlatego, że no mieliśmy dużo tych mięśniaków, nie? Mieliśmy dużo mięśniaczków, więc jakby tak to wyglądało. No i zrobimy w 6 odrodzeń, więc no szału nie ma, no ale mniej więcej tak to teraz robię, nie? I często mi się tam udaje właśnie w 5 odrodzeń, w 4 i tak dalej, więc no taka jest niby moja taktyka, która oczywiście nie jest tam jakaś wybitna, no bo tak jak mówię, i tak wszystko bazuje na dość dużym szczęściu, ale też tak jak mówię, no trafiały nam się bardzo dużo mięśniaczków w tym podejściu, nie trafiały nam się prawie wcale kciuki i dlatego myślę, że tak to wygląda. Dobra, bijemy tego, no i co nam poleci? Wiem, że można przejść od razu do EQ, już będziemy mieli ten itemek, ale ja tutaj potrzymam nas w niepewności. Cyk, cyk, no i co mamy? Mamy laczki, dobra, nie jest źle. Liczyłem oczywiście na broń. Oj, dostaliśmy w ogóle osiągnięcie, w ogóle zapomniałem, że takie osiągnięcie istnieje, tak szczerze mówiąc. Ale okej, spoko. Dostaliśmy laczki plus 65, 6% punkty życia, tutaj plus 43, 6 pancerza, jak najbardziej git. Punkty życia, nie musimy runki zamienić, bo oczywiście to PD 4% nas nie robi. No i robimy sobie odzysk klejnotu w tym momencie i dajemy do tego i tak naprawdę tyle, nie? Więc pierwsza legendarka już na naszym koncie, ulepszymy od razu razy 5, a potem to będę może bardziej ulepszał, jeżeli chodzi właśnie o te itemki. Poczekajcie, butów to my nie musimy czarować, więc dobra, może zostać tak. Jeżeli właśnie chodzi o te itemki legendarne, to ja potem może bardziej to ulepszę, natomiast na ten moment ulepszymy sobie tak jak było razy 5, no bo wiadomo, nie wiem jak tam będziemy stać z surowcami, zwłaszcza że mamy dość dużo kryształu, natomiast metalu w tym momencie nie mamy za wiele. Zrobimy sobie jeszcze to pierwsze podejście, żeby już było z głowy i będziemy kończyć ten odcinek. Odcinek wyszedł długi, mam nadzieję, że się wam podobało. Zamknęliśmy wieżę, zrobiliśmy pierwszy raz legendarny loch na magu. Myślę, że już lepiej ten legendarny loch wygląda, chociaż to tak jak mówię, no kwestia w dalszym ciągu szczęścia. Dobra, no i co my teraz mamy? Teraz mamy debuffa, który nas najprawdopodobniej nam uniemożliwi ucieczkę i mamy tyle życia, że go nie pokonamy. Może użyjemy klucza, może nam się przyfarci i polecimy dalej, no a jeżeli nie, no to trudno. Tutaj mamy znowu coś takiego, no to dobra, niech będzie znowu klucz, chociaż nie wiem, czy jest to bardzo war w używanie kluczy w tym momencie, no ale dobra, mamy kolejny epik. Już zobaczcie, prawie cały ekwipunek zawalony tymi epikami. Kibel już dzisiaj został obrobiony, ale dobra, na razie się wstrzymam z nimi, no i mamy lawę, dobra, lawa nas zabija. No to bez sensu było to wydawanie kluczy, ale niech będzie. To by było na tyle, ja sobie teraz chyba przeklikam awkę na szybko jeszcze, żeby właśnie złapać tutaj te dwa pupilki, o ile się uda tego w ogniu złapać, no i zobaczymy jak to będzie dalej wyglądać. Aha, jeszcze wam pokażę te nasze nieszczęsne, można powiedzieć, walki, które mieliśmy właśnie na tym magu od samego początku. Co tutaj było? Portal do piekieł jakiś, to wam szybko przeskipuję, bo to akurat nie jest jakieś tam bardzo ważne. Tutaj widzicie 16 czerwca, 18 czerwca kolejny portal, także tak co dwa dni mniej więcej robiliśmy. No i mamy adwokata diabła, właśnie pokonaliśmy w ogóle to piekło, nie wiem czy nagrywałem z tego odcinek, z tego co pamiętam to nie udało nam się pokonać. Barbar nie zrobił za wiele, Maguś trochę zrobił, no i Kunegunda, praktycznie sama Kunegunda go wykończyła. My tylko dobiliśmy, także adwokat padł. No i tutaj mamy tego Belzebosa, który również padł szybko, więc udało się pokonać. To był w ogóle, zobaczcie, 317 level. Tutaj cyk, Kunegunda, no i znowu Kunegunda bardzo dużo zrobiła i my go tylko tak naprawdę dobiliśmy i to też ledwo, bo zobaczcie, w ogóle nam nie siadały krytyki. Tu jakaś rózga nam wypadła, ale oczywiście jej nie używaliśmy, chyba jej nawet nie mamy już w tym momencie. Aha, to była chyba ta, którą daliśmy właśnie Magusiowi. Dobra, lecimy dalej. Teraz mamy Bezoga, to jest Hemoridor, zobaczmy jak to wyglądało. Zwiadowca, tu widzimy, że zręcznością się posługuje.
no i fajne krytyki z naszej strony, udało się go pokonać. Lecimy dalej, mamy Hell, to wszystko padło 19 czerwca. Ja tak, jeżeli mi brakowało mało levela, mało expa do kolejnego levela i tak dalej, to jakieś tam lochy starałem się przeklikać, bo wiadomo, jak większy level wbijemy, to zawsze to więcej tego expa, zawki, golda, z areny, tam z koła i tak dalej, nie? Więc jak mi mało brakowało, to starałem się jednak to cisnąć, dlatego na przykład jak widzicie 19 czerwca 3 lożki sobie zrobiliśmy, na które miałem dość duże procenty. Dobra, więc tak to wygląda. Tu jakiś demek zwykły, także w ogóle nie ma co patrzeć. Krwawy okultysta w tym momencie wygląda to w sposób następujący, że po prostu kolejny portal do piekieł pokonany 20, więc można powiedzieć, że no znowu 2 dni się męczyliśmy plus minus, żeby ten portal pokonać. No i teraz 23, czyli niedawno tak naprawdę, chociaż nie, dzisiaj 28, no to nie tak niedawno, ale kolejny portal pokonany. No i tutaj Jadun, pokonaliśmy go Lilarysiem, nie było na to wymagane zbyt dużo grzybów, z 50 około plus minus, więc jakby tam wiecie, nie wydałem nie wiadomo ile. No ale Grunge się udało pokonać i już w tym roku sobie karmimy właśnie ostatniego pupilka. Możecie policzyć w ogóle, ile ten Lilaryś zrobił uników, bo to też wydaje mi się, że jest dość ciekawe i dość istotne, no bo to jednak ta walka opiera się właśnie na unikach, dlatego że walczy dwóch zwiadowców. No i okej, tu jakiś kolejny portal do piekieł 25, czyli znowu po 2 dniach pokonany. Tu zobaczcie, w ogóle ponad połowę miał i udało się machnąć, także tam był jakieś szczęście było. No i 25 czerwca piekielny Peter, czyli 13 piętro w strefie światła, udało nam się go w końcu pokonać, ledwo bo ledwo, no ale zobaczcie, 3 krytyki, bardzo mocne, minus 113 tysięcy HP, no i dzięki niemu wbiliśmy chyba 323, o ile się nie mylę, level. No i teraz rozpir. Z rozpirem tak samo problemów nie było, dlatego że tutaj widzicie smoki setka, walka zwiadowcy z wojownikiem, więc wiadomo jak to wygląda. Smoki raczej większe problemy ma z 19 pupilem aniżeli z 20, dlatego że 19 to jest mag, więc no jak sami możecie zauważyć, tutaj również tam niewiele grzybków było potrzeba i zamknęliśmy sobie to środowisko, więc też zapisałem specjalnie, żeby wam pokazać. Tutaj no tych uników też sporo było, to zobaczcie, jeszcze 3 miliony krytyk, no wiadomo, no tutaj rozpir ma 2 razy więcej stada aniżeli smoki, więc wiadomo, że tam uderzy mocno, no ale magia uników i udało się. No i na koniec raszplunka, przepraszam. Barbar no nie zrobił za wiele. Maguś całkiem sporo zrobił. No i zobaczmy Kunegunda. Okej, Kunegunda też wcale nie dużo, jak na to, że walczyła tutaj z wojownikiem. Też jakoś dużo tego HP nie zabrała. No i my zobaczcie, dziubiemy tymi krytami, dziubiemy 20, prawie 6 milionów na koniec. No i 6 i udało się ją pokonać, więc git. Mamy trochę golda, możemy tego golda sobie w sumie wrzucić, powiedzmy w HP, niech będzie. No i tyle, więc dobra, ja wam dziękuję za uwagę, dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie kciuka w górę, wbijajcie na Discord dla widzów w piętym komentarzu i opisie, subskrybujcie oczywiście kanał i wbijajcie na Twitcha, który również jest w przypiętym komentarzu i opisie. Także jeszcze raz dziękuję wam za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!